No hej, kochana, co tam słychać? O, a dlaczego cię boli kręgosłup? A, siedzący tryb życia. No to wiesz, to nie jesteś w tym osamotniona. Czy znam jakieś ćwiczenie? No oczywiście, że znam. Przecież nagrałam na ten temat film na YouTube'a. Jak to jak masz znaleźć? No wpisz sobie Sylwia Zemło, Gym Fullness, ćwiczenie na kręgosłup. Jak się nazywa ćwiczenie? No ptak pies. Ale zostaw psa w spokoju. Pies ci nie będzie potrzebny do tego. Jak to skąd weźmiesz ptaka? Po co ci ptak? Ćwiczenie się nazywa ptak pies. Tak. Obejrzyj koniecznie. A, i jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie daj kciuk w górę i subskrybuj. I o dzwoneczku też pamiętaj. Dobrze. I daj znać, czy ci pomogło. Oczywiście. Tak, tak. Jesteśmy w kontakcie. Dobra. Okej, to trzymaj się. Na razie. Cześć. Na pewno jej pomoże. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jak tam Wam mija pandemia? Czy też jesteście tak pełni energii jak ja? Oczywiście żartuję, też mam dosyć, ale szkoda gadać. Zajmijmy się tym, na co mamy wpływ, czyli na zdrowie naszego kręgosłupa. Tak sobie pomyślałam, że mogłabym nagrać dla Was 6, 8, 10 ćwiczeń, ale nie. Chcę się skupić na jednym bardzo ważnym ćwiczeniu, które nazywa się ptak pies. To jest bardzo dobre ćwiczenie na mięśnie wokół kręgosłupa. Tak naprawdę nie ma większych przeciwwskazań co do tego ćwiczenia. Bardzo często jak widzę to ćwiczenie, które wykonują ludzie na siłowni, to moja reakcja jest taka. Dlaczego? Ale z drugiej strony mam taką świadomość, że ludzie może nie widzą siebie w lustrze i nieświadomie popełniają sporo błędów przy tym ćwiczeniu, a to ćwiczenie, uwierzcie mi, naprawdę jest dobre. Nadaje się do rozgrzewki, do treningu głównego, nawet do zwykłego codziennego rozruchu, dlatego że ono bardzo mocno aktywuje wiele grup mięśniowych. Koniec tego zachwalania, bierzemy się do pracy. Kochani, witam Was w pozycji podporu. Ustawcie się tak, żeby Wasze kolana mniej więcej były ustawione na szerokość bioder, dłonie znajdowały się pod barkami, unikamy wszelkich przeprostów, czyli jeżeli tak jak ja macie przeprosty w stawach łokciowych, to staracie się tych łokci maksymalnie nie prostować. Co się dzieje teraz? Wyobraźcie sobie, że tutaj stoi sobie kubek z wodą, z kawą, co tam lubicie. I on się nie może wylać. Już ten kubek sobie tutaj postawiłam, tak? On jest niewidzialny, więc poruszamy naszą wyobraźnię. I teraz po skosie prostuję rękę i nogę. Wygląda to mniej więcej tak. Tak jak widzicie, staram się głowę trzymać neutralnie, kręgosłup trzymać neutralnie. Ruch odbywa się tylko w stawie biodrowym i w stawie ramiennym. Tak wygląda to ćwiczenie. Hop, prostuję, wracam. Co się dzieje dalej? Jak już złapię tą pozycję, to teraz piętę tej nogi wyprostowanej mocno wciskam w szafkę, a pięść z przodu zaciskam i próbujecie utrzymać tą pozycję. Do tego jeszcze napinamy mięśnie brzucha. Kręgosłup, zobaczcie, jest nieruchomo. I trzymamy. Pięta wciśnięta, stopa, ręka tutaj mocno zaciśnięta. Trzymamy. W ten sposób wracamy i na drugą stronę. Hop. Na początek próbujecie załapać pozycję. Napinacie mocno mięśnie brzucha. I teraz wciskamy znowu piętę do tyłu i zaciskamy pięść. Trzymamy kręgosłup prosto. I spinacie całe ciało. Poczujcie, jak pracują prostowniki, mięsień najszerszych grzbietu, brzuch, pośladki. Zobaczcie, tak dużo grup mięśniowych pracuje, a to jest tylko jedno proste ćwiczenie. Jak się okazuje, wcale nie takie proste. Jakie są częste błędy? Na przykład to. To, czyli wyginanie się. Wyginanie się. Ja wiem, dziewczyny, ja wiem, wszystko wiem, że tam z tyłu chłopaki ćwiczą i trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Ale to nie wygląda dobrze.
teraz już tak serio, naprawdę, nie wyginajcie się w odcinku lędźwiowym, nie róbcie dziwnych wygibasów, zejścia w dół, to nie jest koci grzbiet, tylko ustawiamy się zawsze tak, żeby plecy były nieruchome. Moi kochani, jeżeli chodzi o ćwiczenie ptak-pies, to myślę, że śmiało możecie wykonać 3 serie na każdą stronę po 10 powtórzeń. Pamiętajcie, żeby przy ostatnim powtórzeniu zatrzymać się na chwilę, spiąć wszystkie mięśnie i postarać się pobyć przez parę sekund w tej pozycji. Jak już ogarniecie to ćwiczenie w tej wersji, to możecie sobie utrudnić je podnosząc stopę nogi, na której się podpieracie, a kolejnym utrudnieniem może być podłożenie sobie jakiegoś dysku, czegoś takiego niestabilnego pod kolano, żeby jeszcze bardziej zaangażować mięśnie i po prostu, żeby było trudniej się utrzymać. Życzę Wam dużo wyobraźni i powodzenia w tym ćwiczeniu. Kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to wszystko ode mnie. Macie pracę domową na co najmniej kilka tygodni. Pamiętajcie, że ćwiczenie możecie sobie wplatać do rozgrzewki albo wykonywać po prostu codziennie jako element takiego rozruchu. Jeżeli nie ma Was kto skontrolować, to możecie sobie śmiało wykonywać takie ćwiczenie w lustrze, tak żeby na siebie zerknąć i spojrzeć, czy Wasza pozycja jest prawidłowa. Ja życzę Wam jak najmniej bólów kręgosłupa, jak najwięcej owocnych treningów. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, dzwoneczek, kciuk w górę. To wszystko daje mi motywację do działania, każdy pozytywny komentarz i każda gdzieś tam Wasza atencja naprawdę mnie napędza do działania i do kręcenia kolejnych filmów. Jeżeli macie jakieś zapytania albo jakieś pomysły na kolejne filmy, to chętnie je wysłucham, odczytam i wdrożę w życie. To wszystko ode mnie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.